proszę Państwa, w takim właściwie można być zakładzie Kiszone Specjały, gdzie próbuję przepyszny zakwas buraczany. A ponieważ wiele ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak wielkim skarbem dla nas są kiszonki, dlatego chciałabym tylko parę takich powiedzieć informacji, które będą tu dla nas bardzo ciekawe i istotne. Zacznę od chorób nowotworowych. To jest to, czego się wszyscy bardzo boimy, a często sobie nie zdajemy z tego sprawy, że nowotwór można bardzo łatwo po prostu usunąć, nie dać warunków, żeby on się rozwijał. Najważniejsze jest środowisko organizmu. Jeżeli to środowisko jest prorakowe, a rak kocha glukozę, no to wiadomo, jak się je glukozę, cukier, no to jest pożywka dla raka, a glukozą jest również zwykła skrobia, więc jeżeli ktoś na przykład tego nie wie i cały czas je, a w polskiej kuchni skrobia to jest podstawa, bo to i mąka, i naleśniki, i pierogi, i ziemniaki, i kasze, wszystko jest skrobia. Rak się żywi glukozą, rak uwielbia glukozę. Więc raka można by w ogóle zagłodzić, prawda, żeby człowiek wiedział, co dać jeść, żeby dla organizmu nie było uszczerbku, ale dla raka, żeby go zagłodzić. A więc ja powiem najpierw bardzo prosty eksperyment, który dokonano, który podważył tezę, że rak jest chorobą genetyczną, a więc, że jest po prostu mutacja gdzieś tam w komórce, w jądrze komórki i ta komórka już się dzieli jako rakowa. Tymczasem, jeżeli do zdrowej komórki wybrali jądro z tej komórki i wszczepili z komórki rakowej z tą mutacją, to okazuje się, że to nie jest komórka rakowa, tylko ta komórka jest posłuszna sygnałom organizmu. Jak każe przestań się dzielić, to ta komórka się przestanie dzielić, mimo że jest mutacja. A więc zostało podważone coś, co dotąd było uznane za pewnik, dlatego raka się zawsze agresywnie leczyło. Wycinać, chemią, promieniami, walczyć. Zrobiono eksperyment drugi. Wszczepiono do zdrowej komórki mitochondria. Mitochondria są to struktury w każdej komórce, gdzie właśnie m.in. glukoza się zamienia w energię, wyzwala tą energię, czyli one nam dają energię, te mitochondria. I dano z komórki rakowej do zdrowej komórki, i to była właśnie komórka rakowa. Czyli jeżeli my daliśmy mitochondria rakowe, to ta komórka już się dzieliła niezależnie od sygnałów organizmu, który kazał jej przestać się dzielić. To jest niesłychanie ważne. Więc z tego eksperymentu wynika, że rak się żywi cukrem, bo bardzo lubi cukier i wytwarza energię w mitochondriach bez tlenu. Czyli robi dokładnie to, co się nazywa kiszenie. Sam proces kiszenia, czyli zamiana tego, góra ma swój cukier, który się zamienia po prostu w kwas mlekowy. A więc zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że tu nie ma cukru. Tu nie ma cukru. Indeks glikemiczny, czyli stopień zwiększania się cukru po wypiciu, po zjedzeniu, będzie bardzo niski. Ja może jeszcze, żeby to jaśniej pokazać, otwarci, to mi pacjent mój mówi tak: pani doktor, jak ja zjem zwykłą zupę, taką barszcz, gdzie ja mam te buraczki, to mi zaraz cukier rośnie, bo jestem cukrzyk. Natomiast jak ja wypiję zakwas, to ja mam niziutki cukier. Proszę zobaczyć to skojarzenie, jakie jest bardzo ważne dla pacjenta z rakiem, który właśnie powinien takie pokarmy, gdzie nie ma cukru, bo już tu proces bakteryjny zaszedł, i zostały wszystkie cukry strawione, dla chorego będzie jedna i ta sama dieta, czy on ma cukrzycę, czy on ma raka, czy on ma otyłość, czy on ma miażdżycę, ponieważ są to choroby wywołane cukrem. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, jak bardzo jest niekorzystnie jeść cukier, bo te mitochondria, one mogą ten cukier tylko do pewnych granic, a później one już nie dają rady tego cukru spalać, bo my ciągle jemy cukier, bo nam dobrze daje na mózg cukier, taki ośrodek przyjemności, to się nazywa nagrody, i my mamy za dużo cukru i wtedy cukier zaczyna rosnąć we krwi i to się nazywa cukrzyca. Komórki się stają insulinooporne, a więc najważniejsze jest, że jest taka sama dieta dla chorego z rakiem, jak i otyłego czy z cukrzycą. Jest ta sama dieta, musi być bez cukru. Nasza dieta warzywno-owocowa spełnia te kryteria, ponieważ my cukru mamy bardzo malutko, my mamy 5 razy mniej i te zakwasy i kapusta kiszona i w ogóle wszystko kiszone w naszej diecie jest na pierwszym miejscu, ponieważ to nie ma cukru. Ale teraz przejdźmy do raka. Więc mamy tutaj dwie takie cechy charakterystyczne. Rak uwielbia cukier oraz rak nie cierpi tlenu, bo te przemiany w raku zachodzą beztlenowo, tak jak tu kiszenie. Czyli innymi słowy, dieta na pewno dla chorego z rakiem musi być bardzo niskocukrowa. Musimy mieć tlen, dlatego tu zawsze polecamy soki zielone, bo chlorofil wnosi tlen przez żołądek. Nawet jak ktoś ma rozedmę, to pijąc soki zielone, my mamy we krwi tlen. Jest to bardzo istotne, ale jest jeszcze jedno, co jest chyba najważniejsze. W momencie, kiedy jesteśmy na poście, kiedy robimy post, na przykład warzywno-owocowy, musi się spalić cukier, nasz cukier, wątrobie, to się nazywa glikogen i to starczy na 12 godzin niejedzenia normalnie, czyli jedzenia warzyw i już nam zero jest glikogenu. W momencie, kiedy się spali całkowicie zapas cukru w wątrobie, w tym momencie zaczyna się najwspanialszy proces samoleczenia. To jest fenomen naszego organizmu, to trudno słów znaleźć, bo w tym momencie przechodzimy na inny program energetyczny, drugi program, czyli w tym momencie z naszego tłuszczu po prostu powstają kwasy tłuszczowe, które w tym momencie służą nam za pokarm. Każda komórka w tych mitochondriach spala kwasy tłuszczowe, uzyskujemy energię, ale nie jest to pokarm dla mózgu. Kwasy tłuszczowe nie wejdą do mózgu i mózg by nie miał co jeść, dlatego część tych kwasów tłuszczowych zamieni wątroba w ketony. Niesłychanie ważny proces, bo ketony są pożywką dla mózgu, ale również i dla serca, dla mięśni, a więc ludzie, którzy spalają zapas glukozy w ciągu 12 godzin, 15, nie jedzenia, tylko jedzenia warzyw, już są w ketozie. Ketony to nie tylko materiał energetyczny dla nas, dla mózgu, dla mięśni, ale to ketony to również cząsteczka sygnalizacyjna, która daje sygnał naszym genom, żeby organizm przeżył na wypadek głodówki, braku jedzenia. I w tym momencie następują samoleczenia, które stanowią wielki fenomen zresztą naszej diety, postu. Bo w tym momencie wszystko, co jest niepotrzebne w organizmie, to wszystko się spala. Nawet w środku, w komórce, jak coś źle funkcjonuje w procesie zwanym autofagią, zostaje niszczone i na powrót, nawet mitochondrium nie robi energii, zamienione na dobre, które zrobi mitochondrium. Nagroda Nobla Yoshinori Oshumi 2016 rok otrzymuje za to odkrycie autofagi, ale również i procesy pożerania, czyli różne komórki złe czy rakowe są niszczone itd. Tak samo i inne komórki, które zabijają bakterie, są aktywowane, komórki NK, czyli mamy uruchomione samoleczenie i również aktywujemy komórki macierzyste, czyli możemy się odtworzyć, zregenerować i co najważniejsze, mieć długie życie, mieć gwarancję długiego życia. A więc jeżeli wrócimy do raka, w przypadku pacjenta z rakiem zakwasy są zupełnie niedoceniane. Po prostu, bo to jest produkt, który służy dla nas same plusy, bo tu są i właśnie to, co mówiliśmy, właśnie tu są i kwasy tłuszczowe, krótkołańcuchowe, które, tak jak mówiłam, propionowy na przykład, który od razu nam ciach wyłącza gen cholesterolu, także tutaj znajduje się kwas masłowy, rewelacja, kwas masłowy to całą śluzówkę jelit, regeneruje, naprawia, stany przedrakowe, wszystko eliminuje, polipy eliminuje, on całą śluzówkę jelit, kwas masłowy naprawi. Tu się znajduje, szczególnie gdybyśmy mieli ocet jabłkowy, czyli z tej skórki z jabłek, gdzie się znajduje pektyna. W tym momencie bakterie probiotyczne zamieniają pektyny w kwas jabłkowy. To jest taki skarb, bo włącza detoks. Detoks jest najważniejszy dla zdrowia. Odtrój toksyny, bo ludzie mają za dużo toksyn, to jest przyczyna chorób. A więc pijąc codziennie rano, nawet jak się wstaje, żeby ze 2 łyżeczki octu jabłkowego na szklankę wody, już mamy od samego rana detoks. Niesłychanie ważne. To, że będziemy mogli długo żyć, my, którzy będziemy pościć, gdzie będziemy mieli również te bakterie w naszych jelitach, to jest niesłychanie ciekawe. Otóż niedawno temu odkryto zupełnie nowy narząd u człowieka. Nigdy w życiu sobie człowiek nie zdawał z tego, że my nie mamy 80, powiedzmy tam 6 narządów, ale my ich mamy 87, a właściwie 88, bo 2 narządy dodatkowe, których w ogóle nie wiedzieliśmy, że człowiek posiada. Tym 86 narządem to są bakterie jelitowe, to jest mikrobiom. Jak bardzo one są cenne dla zdrowia, żeby one miały pożywkę, żeby one się dzieliły, żeby one się po prostu były u nas, to żeby ich nie niszczyć, nawet do tego stopnia, że nie wolno wody chlorowanej, bo jeżeli pijesz wodę chlorowaną, trzeba filtr mieć, bo ty zabijesz te bakterie, a czasami nawet gdzieś tam jakiś antybiotyk gdzieś jest w jakimś mięsie, co to zwierzę dostało, to już nam zabije te bakterie. O nie, my mówimy, dbamy o florę, kwiaty, dbamy o ogródki, a nie dbamy o naszą florę, a to jest narząd. Do tego stopnia, gdybyście sobie Państwo wyobrazili, to są rzeczy, aż w głowie się nie mieści. Te wszystkie bakterie, one nam wszystko będą leczyć, wpływać na psychikę. To, czego my nie strawimy, to one strawią. Błonnik to one nam trawią, bo my tego błonnika w ogóle nie trawimy, a one są głównie w jelicie grubym. I teraz, jeżeli ktoś na przykład jest zdrowy, ma właściwą masę ciała i ma cudowne te probiotyki, czy ten jego narząd działa super, to nawet kał jego jest na wagę złota. Oczywiście mówię w przenośni, ale ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy, że wystarczyłoby nawet na zwierzęta. W momencie, kiedy mamy takiego szczura, który jest po prostu utuczony, grubas taki szczur, albo u człowieka, który jest gruby, i my jemu robimy wlewkę z kału od osoby do prawidłowej władzy, która ma, to ten człowiek czy ten szczur zaczyna mieć normalnie szczupleje i zaczyna mieć zdrową masę ciała. Czyli po prostu jest pamięć w tych bakteriach taka, że one dadzą to, czym są zaprogramowane, ponieważ one się kontaktują z naszymi przede wszystkim bardzo licznie reprezentowanymi komórkami immunologicznymi. One się kontaktują, a więc cały układ immunologiczny my możemy sobie przestroić, zwłaszcza jeśli pijemy. I tu właśnie chciałam powiedzieć, że Państwo robią to bez pasteryzacji, czyli my mamy tu kultury tych bakterii najcenniejszych, bo one nie są pasteryzowane. Zobaczcie, jaki to jest skarb. I kiedy w roku 2000 dokonano epokowego odkrycia, XXI wiek, dokonano odkrycia epokowego, mianowicie wszystkie ludzkie geny odkryto. I my znamy 25 000 człowiek ma tych genów, ale coś niesłychanie dziwnego. Człowiek ma tak malutko genów, tyle co szczur, co mysz, tylko tyle, 25 000 na człowieka, to jest nic. I ten właśnie dodatkowy narząd, biliony bakterii, które zasiedlają i ich geny uzupełniają nasze geny. I teraz mamy tych genów strasznie dużo. Dzięki bakteriom, dzięki probiotykom, dzięki ogromnej ilości bakterii. O tym wiedział 100 lat temu Miecznikow. Miecznikow to był mikrobiolog rosyjski, który widział tych ludzi, co ciągle jedli różne kiszonki, jedli też jogurty, kefiry, tam gdzie były te bakterie i oni długo żyli. Za to otrzymuje Nagrodę Nobla. Jeżeli masz te bakterie kiszone, to ty będziesz długo żył, bo one wpływają na twoją immunologię, która będzie cały czas cię bronić. Będziesz długo żył, Nagroda Nobla. Zobaczcie, jakie to wszystko jest ciekawe. My dzisiaj po prostu byle coś tam, ząb, coś tego, już idzie antybiotyk, już po bakteriach. Ile trzeba miesięcy, 3 miesiące na przykład, żeby odbudować florę. A co zrobić, że nawet ją odbudujemy, jak my jej nie karmimy, bo my nie dajemy tego, co one potrzebują. Nie dajemy tego, co właśnie jest najważniejsze dla nich. A tym bardziej my, pijąc zakwasy, które są niepasteryzowane, cały czas po prostu te bakterie mamy. To jest niesamowicie ważne. Tak samo jeżeli są na przykład te buraki już z tego kiszenia, to przecież to jest cud, żeby to kroić, żeby to jako do sałatek dodawać, prawda? Czy ogórek kiszony, czy buraki kiszone, prawda? Do bardziej takich mdłych dodawać sałatek, surówek Więc na przykład do czego kapusta kiszona, czy to pasuje? Właśnie, cokolwiek robimy, jakąś sałatkę, to nam doda smaku, bo to właśnie jest to, co tam brakuje, prawda? Nawet co tam pasuje do kapusty kiszonej, po prostu nawet paprykę możemy dodać marchewkę, możemy cebulę dodać, prawda? I wtedy te sałatki już mają probiotyki, które również mają prebiotyki, które służą do odżywiania. Szybka informacja, kiszone specjały, o których mówi dr Dąbrowska, zamówisz z dostawą w Polsce i do krajów Unii Europejskiej na kiszonespecjaly.pl. Znajdziesz 15 różnych zakwasów, 45 kiszonek, ocet jabłkowy i wiele więcej zdrowych rarytasów. Czekamy na Twoją opinię. Zapamiętajmy z tego krótkiego, takiego powiedziałam, wykładu, że kiszonki są po prostu dla nas nieocenione, bo sam proces trawienia błonnika to jest dokładnie kiszenie. Tylko że my tego nie nazywamy kiszeniem, tylko mówimy na to, że to się nazywa trawienie błonnika dzięki bakteriom probiotycznym. I dalej, bardzo jest ważne, jeżeli chodzi o raka, żeby nie dawać cukru, więc jeżeli by nawet ktoś pomyślał o takiej diecie, po prostu to jest rzecz do, mówię to, poddaję pod hasło do pomyślenia, żeby było wszystko już skiszone, już ukiszone, prawda? Więc na tym polega, że tu nie ma cukru. Rak, który nie ma cukru, nie może żyć, a jednocześnie tak niska ilość kalorii, bo proszę zobaczyć, burak jest dosyć kaloryczny, bo ma tego cukru sporo, tam te indeksy glikemiczne buraka gotowanego to jest, ojej, to tam pod 80, natomiast ten to niziutki indeks, a w tym momencie, jeżeli my nie mamy cukru, mamy niskie indeksy, dostarczamy probiotyków, to już organizm nie ma cukru, czyli spala swój zapas cukru bardzo szybko, tak jak wspomniałam, 12 godzin i my już zaczynamy robić z naszego tłuszczu ketony. Ketony nie są dla raka pożywką, a są pożywką dla wszystkich naszych komórek, czyli w tym momencie rak zostaje zagłodzony. Ponieważ nikt o tym nie mówi, bo w ogóle ludzie nie doceniają wartości niepasteryzowanych produktów kiszonych. Dlatego tak bardzo się cieszę, że tu Państwo właśnie te wspaniałe swoje wszystkie specjały, bo rzeczywiście to są specjały, macie niepasteryzowane, a więc to jest największe lekarstwo, jakie sobie można wyobrazić. I to nie tylko na raka, ale ponieważ ten mechanizm tych mitochondriów jest wspólny dla chorób metabolicznych, czyli jeszcze raz wymienię te choroby, czyli jest taka sama dieta, a więc dla chorych z otyłością, z nadciśnieniem, z cukrzycą typu 2 i co najważniejsze, z największą śmiercionośną chorobą miażdżycą, a więc miażdżyca, czyli choroba niedokrwienna serca, taką samą dietą się leczy, jak również rak, a więc przyczyną tego był cukier. Cukier, który wywołał całą lawinę chorób metabolicznych, chorób, które uśmiercają, bo miażdżyca to albo tutaj zawał, albo udar mózgu. To są pierwsze przyczyny śmierci człowieka, niedoceniany mechanizm. A jeżeli człowiek na przykład ma cukrzycę i myśli, że tabletkami się wyleczy, to się myli. Także tutaj trzeba post, trzeba się przeprogramować, przejść w ketozę i wtedy w momencie redukcji masy ciała my po prostu cukrzycy nie mamy. Nasze doświadczenia są też długie, 30-letnie, wyleczamy zupełnie cukrzycę. A ten pokarm również na poście jest, jak również po poście. Dlatego górą i chcę pogratulować Państwu, którzy robicie tak tu wspaniale te rzeczy już z dziada, pradziada. Także bardzo dziękuję także za Wasze zdrowie, ten właśnie sok, ten kiszony burak. I cieszę się, że mogłam się po prostu podzielić tymi wiadomościami, których może nie docenialiście Państwo, bo tak tylko nigdzie tak specjalnie nie można znaleźć, prawda? Także robicie coś bardzo wielkiego, nawet nie zdając sobie sprawy, ilu ludziom zrobicie pomoc w sensie zdrowia, dacie zdrowie przez swój produkt. Nie zdajecie sprawy, jaka czeka Was przyszłość wielka, bo po prostu coraz jest większa świadomość społeczeństwa, coraz więcej jest artykułów, nawet popularnych, w pismach. Ludzie już coraz więcej doceniają wartość warzyw, a tym bardziej właśnie kiszone. Jeżeli mi ktoś zadał pytanie kiedyś, w jaki sposób jeszcze można zwiększyć wartość, korzyść dla organizmu naszego jedzenia, odpowiedź była prosta. Istnieją tylko dwa sposoby, żeby to, co my jemy, żeby było jeszcze dla naszego organizmu lepsze. Na pierwszym miejscu to jest po prostu ukisić, czyli wzbogaca to w ogromne ilości witamin, minerałów, probiotyków, no dużo by mówić, krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które było bardzo wiele artykułów naukowych. I drugi proces to jest po prostu kiełkowanie, czyli jeżeli my na przykład cokolwiek skiełkujemy, czyli namoczymy, czy jakieś ziarno, czy nawet migdały, czy orzechy, to zyskujemy jeszcze więcej witamin, a na przykład ziarna my nie możemy surowego zjeść, bo tam jest skrobia, który człowiek w ogóle nie trawi. My nie mamy w ogóle ani jednego enzymu, żeby skrobię strawić. Ale jeżeli my ją namoczymy i już się nawet pojawi mały kielek, to tam jest enzym, pełny enzymów, ale wśród nich alfa-amylaza, który nam strawi niestrawny dla nas błąd, skrobie. Niestrawny dla nas skrobie. Strawi enzym w wyniku moczenia, prawda? I tutaj tak samo, dzięki fermentacji, to my mamy to wszystko niezwykle łatwostrawne i to można i dzieciom dawać, i chorym, ciężko chorym. No oni na pewno prędko staną na nogi, bo jest to jeden z dwóch procesów zwiększających bioaktywność pokarmu. No i tu też muszę się pochwalić, że zaczęliśmy robić ocet jabłkowy na bazie jabłek tłoczonych, niepasteryzowanych, na soku z dodatkiem właśnie jabłek całych, gdzie te pektyny znajdują się w skórkach, czyli nie gasimy tego żadną pasteryzacją, nie korzystamy z tego, no bo to uważam, że to jest sztuka i tu jest właśnie cel, no bo każdy widzi ocet gdzieś tam na półkach, w sklepach, w marketach i wszystko pasteryzowane, super rzecz, ładnie wygląda, przezroczyste. Niestety my tak nie robimy. My robimy niefiltrowane, wszystko zachowane, nawet pesteczka, później gdzieś tam bawimy się tylko w tą grubną filtrację i udaje się, cierpliwość i no fajnie, udaje się. Bardzo się cieszę, że taki właśnie zmysł macie tego, co jest rzeczywiście najlepsze, najzdrowsze i idziecie właśnie tą linią. Już mówię tu od dziada, pradziada, jak to się mówi, prawda? Po prostu to, co jest naturalne. Dawniej ludzie tak wszystko kisili, bo nie było lodówek, po prostu konserwowali w kieszeni i Państwo idziecie tą drogą najlepszą. Fajnie, bardzo dziękuję. Powodzenia. Dziękujemy bardzo.